Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Skyrim. Wracamy do budowy mojego domu. Wracamy do budowy mojej przepięknej posiadłości. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową mebli, umeblowaniem mojej posiadłości oraz generalnie wystrojem wnętrz. Zanim to jednak zrobimy, zajmiemy się małym detalem, małym szczegółem, który znajduje się na zewnątrz. W ostatnim odcinku założyłem, że z powodu tak wielkiego domu nie będę w stanie budować ogrodu, pasieki, zagrody dla zwierząt i tak dalej. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ te plany nie znajdują się w tym momencie na moim stole kreślarskim. One bezpośrednio są na warsztacie ciesielskim. W związku z tym otworzymy sobie różne na warsztacie. Nie będę chciał budować ogrodu, pasieki ani zagrody, ponieważ to ma być ekskluzywny dom, to ma być posiadłość, to nie ma być dom farmera albo innego rolnika. Niemniej jednak, jak wiadomo, każdy bogaty właściciel ziemski posiada konie, w związku z tym zbudujemy sobie stajnie. Nie do końca wiem, gdzie one... Okej, znajdują się tutaj, wręcz idealnie. Nie są one przyczepione do samego domu, więc nie psują mi wyglądu domu, a jednocześnie mamy stajnie. Mam nadzieję, że w przyszłości będę w stanie kupić dwa konie, zaparkować je tutaj. Mamy dwa miejsca parkingowe. Jedno dla konia, drugie dla Serany, jeżeli będzie niegrzeczna. Wejdźmy jak na razie do domu, skupmy się na budowie mebli. Wydaje mi się, że zaczniemy sobie po prostu od wejścia, następnie skupimy się na głównym pokoju, następnie sypialnia, biblioteka, piwnica oraz miejsce na trofea. Jestem wręcz pewien, że nie będę w stanie wykraftować wszystkich rzeczy, które będę chciał, ponieważ wymagają one skóry różnych zwierząt oraz różnych organów, na przykład rogów i tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się, że wykraftujemy sobie meble oraz rzeczy na ile będę w stanie. Nie będę chciał w tym momencie uganiać się po polanach, górach, lasach, szukać sobie kozy albo innego zwierzęcia. Jeżeli natrafimy na takowe gdzieś na naszym szlaku, wykraftujemy sobie rzeczy później. Jak na razie jednak skupmy się na rzeczach, które jestem w stanie stworzyć. Pojemniki, beczki, komoda zdecydowanie odpadają. Tak jak mówiłem, to ma być ekskluzywne miejsce, to ma być posiadłość, a nie dom farmera albo inny składzik budowlany. Beczki odpadają. Meble, gabloty mogą być dobrą opcją, pochwalimy się naszymi bogactwami od razu na wejściu, więc może jedna gablota, druga gablota. Dodatkowo, tak jak mówiłem ostatnio, stojaki na broń zdecydowanie. No i cóż, wygląda na to, że brakuje mi łączników, zobaczmy jak to wygląda. Okej, jest gablota, są dwa stojaki, zakładam, że dokładnie, tutaj druga gablota, kolejne dwa stojaki wylądują tutaj. Wejdźmy na zewnątrz, stwórzmy sobie trochę zawiasów oraz łączników. Zakładam, że będziemy potrzebować pierdyliard tak owych. Więc może od razu stwórzmy sobie, nie wiem, 5, 10. Zakładam, że nie będę potrzebował raczej zamków, ewentualnie jeżeli będę craftował sobie safe, ponieważ w tym momencie wszystkie drzwi, jakie powinienem stworzyć, zostały już stworzone, więc tak mówię, jeżeli będę potrzebował zamki, to raczej tylko i wyłącznie do wykraftowania sejfu, ewentualnie jakiejś szafki. Może jeszcze kilka gwoździ. I cóż, dobra. Zostaje nam 21 sztabki żelaza, których mam nadzieję wystarczy nam na umeblowanie całego domu. Skupmy się jednak na budowie. Kolejny stojak na broń. Oprócz tego, no i tak jak mówiłem, nie jestem w stanie na przykład wykraftować sobie kinkietów, ponieważ nie posiadam rogów kozy. Tym zajmiemy się w momencie, kiedy znajdę jakąś kozę na szlaku. Nie będę teraz biegał i po prostu szukał kozy. Głowa niedźwiedzia może nie do końca. Będę starał się trzymać moje miejsce, mój dom raczej minimalistycznie. Zawsze możemy coś dodać, o ile mi wiadomo, nie jestem w stanie odjąć. Półki na razie niepotrzebne. Pojemniki, tak jak mówiłem, odpadają. Wydaje mi się, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Zdecydowanie, tutaj wyląduje broń. Tutaj mam nadzieję, że będę w stanie włożyć naszyjniki, złote pierścienie, tego typu rzeczy. W tym momencie skupmy się na salonie głównym. Przede wszystkim beczki, tak, odpadają. Nie chcę żadnych komód. Jedną z rzeczy, których będę szukał, będzie ogromny stół albo krzesło, albo coś w tym stylu. Będzie to generalnie jadalnia, gdzie wszyscy będą się spotykać, jeść posiłki. Stół jadalny, zdecydowanie tak. Dokładnie o coś takiego mi chodziło. Nadal jest tutaj trochę pusto, więc może zobaczmy, co jeszcze możemy wykraftować. Meble. Wydaje mi się, że odpuszczę sobie gabloty w tym miejscu. Krzesła, stoły, raczej nie. Zdecydowanie nie chcę miednicy do mycia.
Stojak na broń może być ciekawy. Istnieje tylko jedna zbroja, którą będę w stanie na niego założyć. Będzie to oczywiście zbroja Mirraka. Nie do końca wiem, gdzie znajduje się stojak. Być może na pierwszym piętrze, ponieważ ten pokój został wykraftowany jako jeden, bądź stworzony. The fuck? Czy mój stojak nie powinien być przypadkiem w tym momencie na piedestale? Okej, zakładam, że jest to mały glitch. Mam nadzieję, że przy kolejnym załadowaniu gry mój manekin pojawi się na moim stojaku. Niemniej jednak skupmy się na dalszej budowie. Półki raczej nie, meble, krzesło, raczej odpada różne. Wydaje mi się, że do zakończenia mojego budynku, mojego pomieszczenia, bardzo przydałoby mi się palenisko. Będzie to kominek, będzie to generalnie fajny ukłon w stronę wystroju wnętrz. No i cóż, zdecydowanie tak, nie do końca podoba mi się ta beczka oraz worki leżące tam, ale okej. Załóżmy, że tak po prostu musi być. Trochę drewna do kominka, oczywiście tak. Wydaje mi się, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, ewentualnie jakieś oświetlenie. Nie jestem w stanie stworzyć kinkietów, tak jak mówiłem jakiś czas temu. Może kandelabr? On będzie gdzieś pod sufitem, więc tak czy inaczej nie będzie widoczny w tym pomieszczeniu. Da jednak trochę światła. No i cóż, przejdźmy do sypialni. Zakładam, że cała nasza wielka rodzina będzie mieszkała w jednym pokoju, więc meble... Zdecydowanie podwójne łóżko dla mnie i dla mojej przyszłej małżonki, kimkolwiek by ona nie była. Raczej nie będzie to Serana. Serana będzie spała w jednym z łóżek dziecięcych. Miednica raczej nie. Stół w mojej sypialni zdecydowanie odpada, krzesło także. Stojak na broń może być ciekawym wystrojem wnętrz. Półki raczej odpadają. Tak mówiłem, minimalizm, jeżeli tylko się da. W przyszłości może jakiegoś rodzaju kinkiety. No cóż, krab błotny nad moim łóżkiem? Zdecydowanie nie. O ile mi wiadomo, jestem w stanie włożyć tutaj tarczę, więc będziemy musieli kupić sobie jakąś epicką tarczę, których totalnie nie używam. Nie zabiorę niestety tarczy Seranie, nie będę taki. Jest dwójka łóżek dla dzieci i jest główne łoże. Przejdźmy w tym momencie do mojej biblioteki. Zakładam, że będę w stanie wykraftować dużą ilość stojaków na książki. Kufer nie, raczej odpada. Będziemy chcieli się chwalić moimi książkami. Być może wykraftuję sobie krzesło oraz stolik, czyli coś, przy którym siadamy, czytamy nasze księgi. Półki zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że wykraftujemy sobie totalnie wszystkie. To ma być biblioteka, więc ma być epicka. Tutaj nie ma minimalizmu. Ściany mają być pokryte księgami. Niestety w tym momencie zabrakło mi gwoździ, więc wracamy na zewnątrz, stworzymy sobie jeszcze trochę. Gwoździe, gwoździe. Generalnie strasznie podbuduję sobie moje kowalstwo, tworząc to wszystko. 14 sztab mam. 40 paczek gwoździ, bądź 40 gwoździ. Za momencik zwiedzimy sobie całą moją wieżę. Nie do końca chcę mieć jakieś koszyki albo inne kwiatki na górze. Tutaj kozi róg pojawił się sam oraz jakaś książka. Generalnie będę chciał wypełnić te wszystkie stojaki książkami. Mam nadzieję, że się da. Meble... Nie, półki, okej. Więcej regałów na książki. No i cóż, moi drodzy, wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczmy, jak wygląda pierwsze piętro oraz szczyt. Kolejne kilka regałów tutaj, jeszcze jeden ogromny tutaj. Zakładam, że raczej na zewnątrz nie trzymamy ksiąg. Cóż, zdecydowanie nie. Za to widoki są epickie. Wracajmy do środka. Jak mówiłem, dobrą opcją w tym momencie może być wykraftowanie bądź stworzenie jakiegoś rodzaju stolika oraz krzesła, przy którym będziemy siadać, czytać nasze księgi. Zobaczmy, co jeszcze tutaj posiadamy. Stojak na lampę, kinkiet, kandelabr,
I cóż, nie jestem w stanie wykraftować żadnej z tych rzeczy z racji nieposiadania rogów kozy. Kufer raczej odpada, no chyba że będziemy mieli tyle ksiąg, ale w tym momencie stworzę go później. Meble, krzesło oraz stolik nocny, okej. Zdecydowanie tak, jedno krzesło, jeden stolik poproszę. Mam nadzieję, że będą ustawione w jakimś sensownym miejscu. Okej, jestem w stanie to przeżyć, siadam tutaj, tam leży moje wino, kałamarz, jakiegoś rodzaju torba. Siedzę, czytam, chilluję, jest okej. Dobra, wydaje mi się, że na tyle jeżeli chodzi o moją bibliotekę. Gdzieś poza odcinkiem wydaje mi się, że wypełnię sobie to wszystko księgami. Nie będę was zanudzał po prostu przenoszeniem ksiąg. Dokładnie tak samo ze zbroją na piętrze. Czy manekin wrócił już na swoje miejsce? No i cóż, po wyjściu na zewnątrz manekin powrócił. Strasznie mnie to cieszy, nie róbmy bałaganu. Skupmy się w tym momencie na moim... Właściwie na mojej sali na trofea. Pojemniki, beczki zdecydowanie nie, kredens, tak. Chociaż może mamy tutaj coś ciekawszego. Stolik nocy raczej odpada, nie będę tutaj siedział. To jest miejsce, do którego się wchodzi, podziwia, wychodzi. Półki. Półki ścienne być może różne. No i cóż, tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa. W przyszłości może głowa Horkera, być może głowa kozła wyląduje na ścianie. Zdecydowanie kinkiety oraz kandelabr. Tutaj tak samo jak w bibliotece nie ma minimalizmu, tutaj ma być przepych, tu ma być pokazane bogactwo mojego domostwa. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle, musimy zdobyć więcej kamieni. Zobaczmy, jak wygląda miejsce na trofea. Okej, wygląda na to, że jestem w stanie wykraftować sobie trofea. Wow. Okej, zdecydowanie będziemy musieli zainwestować w kilka skór, kilka czaszek. Ponieważ chcę stworzyć kilka z tych rzeczy, zdecydowanie na przykład Falmera, który stoi sobie na piedestale. Wyjdźmy na zewnątrz, zdobądźmy więcej kamieni, wykraftujmy sobie więcej piedestałów na nasze trofea. Będę chciał wypełnić ten pokój, tak jak mówiłem, po sam praktycznie dach piedestałami oraz trofeami. O ile dobrze pamiętam, brakowało mi w tym momencie tylko i wyłącznie kamieni. Pozwolimy naszemu bohaterowi trochę tych kamieni zdobyć. Ponieważ przynajmniej jeszcze 7 trofeów wejdzie do tamtego pokoju. Nie jestem do końca pewien, czy wydaje mi się, ale jeżeli robię to ręcznie, to raczej zdobywamy te kamienie trochę szybciej. Być może tylko mi się wydaje. Dobra, jeszcze trochę. Serena pracuje dzisiaj jako hutnik. Schowajmy kilof. Nie, dziękuję. Przejdźmy do mojej sali na trofea. Na koniec zajmiemy się piwnicą. Zakładam, że w piwnicy stworzymy sobie warsztat. Różne... Kolejne podstawy na trofea. No i cóż, moi drodzy, tak jak powiedziałem, miejsce wypełnione trofeami. Zobaczmy, co możemy stworzyć na małej podstawie. Okej, stojący Falmer, koza, wiedźmokruk. To będzie trudne zdobyć 2 szpony oraz 6 piór. Dotychczas spotkałem chyba tylko 2 wiedźmokruki na moim szlaku. Wilk, wiła, kolejna trudna rzecz. Zębacz, okej, zdecydowanie podczas moich podróży będę starał się zbierać tego typu rzeczy i wypełnić tą salę trofeami. Na razie jednak nie będziemy tego robić. Zobaczmy, co jeszcze teoretycznie mógłbym zbudować sobie w tym miejscu. Więc już, tak jak powiedziałem, kozia głowa być może wyląduje gdzieś na ścianie. Chociaż zobaczymy, jak ten pokój będzie wyglądał po wypełnieniu go trofeami. Półki raczej odpadają. Meble raczej nie potrzebuję tutaj stolika. Tak jak mówiłem, to jest miejsce, gdzie wchodzimy, podziwiamy, wychodzimy. Nie będziemy tutaj stali, ani tym bardziej siadali przy stoliku. Pojemniki, beczki, kredensy raczej odpadają. Dobra, wydaje mi się, że mój
Pokój na trofea jak na razie jest gotowy. Brakuje oczywiście oświetlenia, którego nie jestem w stanie stworzyć. Zajmijmy się więc piwnicą. Piwnica, jak wiadomo, jest ogromna, więc będziemy w stanie raczej stworzyć tutaj kilka rzeczy. Zakładam, że jakiś warsztat, może ewentualnie coś w tym stylu. Pojemniki, beczki odpadają, kufry, chociaż w tym momencie mógłbym stworzyć sobie tutaj jedną bądź dwie beczki gdzieś w kącie. W końcu to piwnica. Meble, gablota, krzesła. Na razie podziękuję, stojak na broń, zdecydowanie tak, kolejny manekin. Wieszak na broń. I jeszcze jeden. Czy ja jestem w stanie stworzyć 5 stojaków na broń? Okej, jestem pod wrażeniem, wypełnimy moją piwnicę praktycznie stojakami na broń. Nie jestem do końca pewien, po co mi ta pszenica obok stojaku, bądź stojaka. Na każdy stojak potrzebuje chyba 5 łączników, co może być trochę problematyczne, ponieważ nie posiadam wystarczającej ilości. Oprócz tego zobaczmy, co jeszcze będę w stanie wykraftować. Półka, półka, półka raczej odpadają. Różne są generalnie bardziej ciekawe. Beczka z miodem. Być może gdzieś w rogu mała beczułka, którą będziemy sączyć w zimowe wieczory. Cel łuczniczy. Raczej nie jestem łucznikiem. Dziecięcy manekin do ćwiczeń. Jak na razie nie mam dzieci. Głowa, głowa, huta. Wydaje mi się, że nie będę chciał budować huty w mojej piwnicy. Mam jedną na zewnątrz. Kamień szlifierski, tak samo mogę zbudować na zewnątrz. Kinkiety. Więcej głów. Podstawa kapliczki, to może być ciekawa opcja. Stojak do garbowania. Warsztat zbrojmistrza. Wydaje mi się, że na razie odpuszczę sobie warsztat. Być może w przyszłości założymy sobie warsztat kowalski, jeżeli stanę się kowalem. Oraz rozwinę generalnie moje kowalstwo. Jak na razie jednak wykraftuję sobie podstawę kapliczki. Rozumiem, że moja kapliczka może zmienić się którąkolwiek z nich, czyli na przykład Akatosza, Dibelli, Kinaret i tak dalej. Jak na razie raczej nie wybrałem żadnego bóstwa, które będę wielbił, więc kapliczka niech zostanie jak na razie taką, jaką jest. Wyjdźmy na zewnątrz, stwórzmy sobie więcej stojaków, a właściwie więcej łączników, które pozwolą nam stworzyć więcej stojaków. O ile dobrze pamiętam, potrzebuję 5 na każdego manekina. Każdy manekin zajmuje 5 razy 5 manekinów dostępnych. W tym momencie potrzebuję 25 łączników. Mam nadzieję, że się nie mylę, może na wszelki wypadek stwórzmy na razie powiedzmy 5 albo 10. Jeżeli się nie pomyliłem i potrzebuję 25 łączników, będziemy musieli wybrać się do rzecznej puszczy na małe zakupy. Zakładałem, że prawie 70 sztab, które zdobyłem, będą wystarczające. Wygląda na to, że nie. Jednak zdecydowanie będę chciał porozkładać sobie tutaj zbroję. Stojak na broń. The fuck? Nie do końca rozumiem. Okej, zaczynam rozumieć. To był jeden stojak na 5 kawałków broni. Nie do końca tak to zrozumiałem, ale okej. Wydawało mi się, że jest to 5 stojaków osobnych i każdy z nich potrzebuje 5 łączników. Okazuje się, że mały błąd. Tak jak powiedziałem na początku, błędy zostaną popełnione. W tym momencie mam dodatkowe 5 łączników, które pozostawimy sobie w moim inwentarzu, ponieważ przydadzą się na pewno w przyszłości. Wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o budowę mebli w moim domu. W przyszłości zajmę się gdzieś poza odcinkiem wypełnienie wszystkich półek z książkami, wypełnienie moich gablot. Spotkamy się w kolejnym odcinku, kiedy dom będzie gotowy. W tym momencie... Słońce niezbyt dobrze działa na moją skórę, jeśli wiesz, co mam na myśli. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!